Dzień dobry. Dzień dobry, to Turcja, okolica Kemer, hotel Kimeros, park, village, jakby powiedzieli Anglicy, albo village, jakby powiedzieli Francuzi, a ja jako prawdziwy Polak powiem Kimeros, holiday, park, village. Położony w pięknym piniowym parku. Rośnie tutaj kilkaset okazów naprawdę imponujących roślin. W tym niesamowitych okazów pinii. Praktycznie od 15 można tutaj przez cały czas jeść. Bar czynny całą dobę, a tych kilkanaście restauracji z jedzeniem tureckim, włoskim, z rybami, czynna od 15 do 17 jako dodatkową możliwość napełnienia odcinka przewodu pokarmowego turystów, zwłaszcza rosyjskich. Polaków tu stosunkowo niewielu, słychać tylko ruski język. Na górze wielka restauracja, posiłki urozmaicone, smaczne. Nawet nie będę próbował oddawać ich wyglądu na karcie magnetycznej. Ale są naprawdę smaczne te posiłki. W hotelu potężny basen, trochę płytki, 140 cm, no ale popływać da się. Natomiast z nad basenu widok niesamowity, to potężne góry Taurus. Wprost z basenów przechodzi się na pięknie urządzoną plażę, parasole i pawilony chroniące przed zabójczym tureckim słońcem. Woda w Morzu Śródziemnym w październiku, no trochę chłodna, tylko 25 stopni. Miejsc na plaży, leżaków wystarczy dla wszystkich. To chyba najwyższy szczyt w okolicy, Olimpos, zwany przez Turków Tahtali. Całe wybrzeże okolicy Kemer pełne jest resortów hotelowych. Niektóre apartamenty hotelowe umieszczone są w takich mini ogrodach botanicznych.
nadzwyczaj piękne hotelowe rezydencje. Zabudowa tego hotelu jest właśnie taka willowa. Nad tą roślinnością zapewne czuwa tutaj armia ogrodników. Wszystko jest pięknie oznakowane. Samochody hotelowe rozwożą turystów po rozległym terenie. Aż muszę podglądać, jak wykorzystywane są tutaj pnie starych drzew. Oczywiście w hotelu nie może zabraknąć sklepików z precjozami. Złoto, srebro, kamienie. Poletka doświadczalne, chili, pieprz. A to doprawdy nie wiem, co ma wspólnego jajko z tą rośliną. Eggplant. Główna aleja prowadzi do lobby hotelowego. A tu góra, a na górze wodospady. A tu nawet ogródek z warzywami. Tymi drewnianymi schodkami można dostać się do tej altanki. Są i korty tenisowe, jakże. A w tym budynku poniżej jest centrum spa. Dafne spa. Salka telewizyjna i tam w oddali patisseria. Thank you.
specjalny zakątek dla maluchów, których akurat na tym, że tak powiem, turnusie jest całe mnóstwo. Nawet karuzela jest w hotelu. Te pawilony można oddzielnie wynajmować i spędzać tutaj całe godziny na wypoczynku. No i dzisiaj ostatni dzień. Jutro tylko do południa, parę godzin i koniec jesiennych wakacji w Pamfili. Kotka przyszła, czy to kotek? Nie, to jest kotka. Dziewczyna. Kotka? A jak ty poznałeś, że to jest dziewczyna? Zajęła leżak i koniec. Ale anioł ma szczępione ucho. Wczoraj kotka rozrabiała na kolacji. Domagała się jedzenia, wchodząc na stoły. Nieustannie nie mogę napatrzyć się na otaczające góry. Góry Trodos. Ostatnie godziny w tym pięknym hotelu. Jest godzina 9 rano. Niebo bezchmurne. Temperatura przyzwoita, 22 stopnie. Idziemy do restauracji na ostatnie śniadanie, potem jeszcze lunch i na lotnisko w Antalii. Restauracje są po prostu wielkie, pełne smakołyków. Nasz kot tradycyjnie czeka na ochłapy. Herbata jest dostępna przez cały dzień. Herbata, kawa i inne napoje.
lucerne, wielkie sale restauracyjne. No i mnóstwo ludzi jada posiłki na balkonie z widokiem na morze. Jest tutaj rzeczywiście bardzo przyjemnie. W naszym pawilonie, tym, w którym mieszkaliśmy, jest strefa relaksu z basenem. Jest tutaj rzeczywiście bardzo cicho. To zdecydowanie najwyższa góra w tej okolicy, pewnie to Tachtali. Jest piękny z tego ratowniczego molo. Normalnie na niego tutaj nie pozwalają wchodzić, ale na zrobienie zdjęć proszę bardzo. W hotelu działa cała armada wózków, które rozwożą po rozległym terenie bagaże.